Pani, ja chciałabym Wam powiedzieć świadectwo wygranej walki z poczuciem osamotnienia. Jest u siebie, moja mama chciała mnie wyciągnąć na środek, ale się nie dała. Będę troszeczkę przemawiała w naszym imieniu, bo będę też mówiła o naszym życiu. To są już minęło 20 lat, jak mój tato nie żyje. Jestem jedynaczką, jak pamiętacie zapewne. I żyjemy z mamą, żyłyśmy z mamą w bardzo dużym poczuciu osamotnienia. O ile żyjesz w świecie i nie zdajesz sobie z tego sprawy, to dopiero jak się nawrócisz, narodzisz z Bożego Ducha i jesteś blisko Boga i jeszcze On cię obdarowuje obficie, to oglądasz się za siebie, patrzysz wstecz i widzisz, jak samotny byłeś. I chcę Wam powiedzieć, że wczoraj była taka nasza skromna, mała uroczystość. Za tydzień będzie wspólna, dużo większa. Cieszę się, że będzie z Wami. Dlatego, że jak wczoraj siedzieliśmy przy stole i było parę osób z kościoła naszego, to było mi cudownie i przyjemnie i czułam wsparcie, i czułam się odważna, i czułam moc. A jak wróciłam do domu, miałam taką chwilę w toalecie, gdzie poczułam taką wdzięczność, że się popłakałam. Byłam taka wdzięczna Bogu za każdą siostrę, za każdego brata, za każdą ciocię. Tylko w kościele można mieć 5 mam, 4 babcie, 30 sióstr, 40 braci. To jest tylko to możliwe. I popłakałam się dlatego, że dopiero wczoraj wygrałam walkę z moim osamotnieniem. Uważałam, że Bóg jest ze mną, że Duch Święty jest ze mną, że jesteś, że ja jestem, że On jest Twoje Królestwo, a Ty przechadzasz się pośród nas. Wiedziałam, że On jest, bardzo mnie dotyka, ale wczoraj dzięki Waszej obecności w moim życiu ja wygrałam walkę z moim osamotnieniem. I teraz wiem, co znaczy Kościół, bo w pojedynkę tego nie wygracie. Nikt tego w pojedynkę nie wygra. A z wszystkimi osobami z Kościoła to jest dużo prostsze i dużo łatwiejsze, naprawdę. I za każdym razem, jak moja mama przyjeżdża do nas do Warszawy, jest w Kościele Mocy, to mówi, że zobaczy swoich rodziców chrzestnych. Chcę Wam powiedzieć, że tylko w Bogu jest możliwe, żeby rodzice chrzestni byli o 30 lat młodsi od swojego dziecka chrzestnego. I tylko w Bogu jest możliwa taka obfitość. I czytałam kiedyś w Piśmie Świętym, że jeżeli dla mnie stracisz swoje życie, to je odzyskasz. To rozumiałam to globalnie, a teraz zaczynam to rozumieć w każdym pojedynczym aspekcie życia. Że jak stracisz swoją najbliższą rodzinę w ciele, to odzyskasz taką rodzinę, jaką tylko w Bogu możesz mieć. Dziękuję bardzo. Amen.